Mają tutaj własne nazwy na kawę. Cudowne jest, jak przyjeżdżają znajomi, że śniadanie samo się robi i dziecko samo się zajmuje sobą. Ciao! Dziewczyny pozują. I teraz idziemy na kawę. Jakie kawy lubicie? Ja bardzo czarną, ale cappuccino też jest okej. Potrójne espresso. Ile? Obok domu mamy taki malutki tunelik na spacery. Podświetlony, z takimi widoczkami. BHP na wyspie. Idziemy do naszej ulubionej kawiarni, restauracji na plaży właśnie Formosa. Jesteśmy tu tak często, że mówimy sobie już hello z kelnerami na ulicy. Najpopularniejszą kawą, którą piją tutaj lokalnie, jest Bika, Shino albo Shineza. Reszta kaw jest tutaj mało popularnych i raczej piją ją turyści. Tak wygląda Bika, czyli po prostu espresso, mocna kawa. Kelner wyjaśnił, co znaczy Bika. Bika. Drink this with sugar. Basically, so bebe jest mało cukru. Czyli bebe isto com asuka. Kawa pita z cukrem. Mają tutaj własne nazwy na kawę, właśnie Bika, czyli espresso, Shino, czyli americano, albo Shineza, czyli po prostu biała kawa. I jeszcze coś, czego jeszcze nie nauczyłam się wymawiać, czyli galeon, czyli latte. Galeon. To jest Shino, czyli Chińczyk, czyli po prostu czarna kawa, a Shineza, czyli Chinka, jest to kawa taka, tylko z mlekiem. A to jest kawa z lodami. Śmietaną. Jak twoja kawa, Milena? Tylko jest taka kawiarnia turystyczna. Czyli tutaj można sobie zamówić już takie rzeczy jak kawa z lodami albo cappuccino z bitą śmietaną. Tak nie wyglądają lokalne kawiarnie. Nie wyglądają tak ładnie, czyściutko, nie gra muzyczka. Po pierwsze są o wiele niższe ceny. Bika kosztuje 1 euro, a reszta kaw euro 40, euro 90, ta kawa z lodami 4,50. Ceny w takich lokalnych kawiarniach są niższe. Bika, czyli to espresso, kosztuje 70 centów nawet. Jak nie kochać znajomych, którzy nas odwiedzają? A teraz wychodzimy na plażę. Formosa jest mega długą plażą i zazwyczaj turyści rozlokowują się zaraz tutaj na początku. Tu jest jakiś w ogóle Thai masaż się śmieje. Ta budka pojawiła się jakieś 3 tygodnie temu, czyli na początku maja, co oznacza, że właśnie zaczął się na Maderze sezon turystyczny. I turyści zazwyczaj siedzą tam na plaży, a my mamy takie sekretne miejsce, powiedzmy, gdzie zazwyczaj jest pusto. Tu jest taki zaułek. I będziemy tutaj siedzieć same. A teraz jeszcze na wieczór idziemy do Camara de Lobos. Specjalnym deptakiem, który jest zaraz koło naszego domu i koło plaży Formosy. A sama Camara de Lobos słynie z Churchilla, który malował tam obrazy i jest tam bar Churchilla, hotel Churchilla, jego posągi, wszystko jest związane z Churchillem. I jak jest Weronika na Maderze? Jest cudownie, ludzie, jedzenie i przede wszystkim nasi hostowie są przecudowni. Jest 19, a jara jeszcze ostro. Camara de Lobos jest miasteczkiem rybackim. Jest tutaj też targ rybny, ale jeszcze nigdy na nim nie byliśmy. Usypianie poza domem. Na Maderze możemy znaleźć dwa rodzaje kawiarni. Kawiarnie dla turystów z pięknymi parasolami, pięknymi krzesłami i wysokimi cenami. I kawiarnie dla lokalsów,
zwykłe, najczęściej plastikowe krzesełka, w tle włączona telewizja i jakieś newsy i bika, czyli espresso za 70 centów, a nie za euro 10. Dobranoc z Camara de Lobos. Dobrej nocy.